teraz mam taki kolejny do Ciebie temat, który jest w ogóle uwielbiany przez naszych widzów. Mówię tutaj o M jak miłość, bo muszę przyznać, że sama jestem fanką tego serialu i bardzo bym chciała wiedzieć, co dalej będzie z Twoją postacią. Tak, no na razie dwójka naszych policjantów, czyli Janek i Sonia, wyjechali z naszych ulubionych miejscowości, czyli z Lipnicy i z Grabiny. Proszę w napięciu czekać, bo naprawdę jestem przekonany, że przed widzami jeszcze bardzo dużo emocji. Póki co nie możemy jeszcze do końca zdradzić z Basią Wypych, co będzie się działo dalej. Natomiast przyszłe scenariusze powstają. Zapowiada się naprawdę, naprawdę ciekawa akcja. Dzisiaj z nami jeszcze ma być tutaj Kuba Kucner i Tomek Oświeciński. Myślę, że może jeszcze dotrą, a też przecież godnie reprezentują serial M jak Miłość. Także przed nami jeszcze wiele dobrego. Ale ja rozumiem, że bardzo często na przykład ludzie zastanawiają się, czy osoby pracujące w tego typu serialach, czyli na przykład mające role, które dość długo tam są w serialu, mają czasami takie myśli, żeby odejść. Jak jest z Tobą? To jest tak, że seriale typu M jak Miłość są bardzo angażujące i pojawianie się tam jest przede wszystkim... Jak dla mnie to było naprawdę duży, nie żeby powiedzieć może zaszczyt, ale duża możliwość tego, żeby pojawić się w świecie mediów, ponieważ kończąc Krakowską Szkołę Teatralną, oczywiście byłem otwarty na cały świat, no i miałem naprawdę tyle szczęścia, że udało mi się zaraz po szkole trafić do serialu. Także bardzo sobie to cenię. Natomiast jako aktorzy podejmujemy się przeróżnych projektów, przeróżnych zadań i po prostu czasem jest tak, że tego najzwyczajniej w świecie brakuje tego po prostu czasu i trzeba jakoś wszystko odpowiedzialnie, a jednocześnie tak, żeby się godnie i dobrze wywiązywać z każdego zadania, łączyć wszystkie obowiązki. Także chyba wszystko wynika przede wszystkim z chęci, z czasu i z tego, żeby pracę wykonywać odpowiedzialnie.